Czy wiesz, że BMW F30 ma już 10 lat? Auto w produkcji było od lutego 2012 roku, a więc najstarsze egzemplarze ten wiek już osiągnęły. Ten egzemplarz jest to Touring, czyli kombi w Sportline i wyprodukowany został w 2013 roku. Jest to 318D z dwulitrowym silnikiem N47 o mocy 143 koni mechanicznych i przebiegiem prawie 270 tysięcy km. Wspólnie ten samochód obejrzymy, ocenimy stopień zużycia, wnętrza, spalanie, przyspieszenie oraz oczywiście porozmawiamy o usterkach. A myślę, że jeżeli chodzi o silnik N47, to będzie o czym rozmawiać. Zapraszam do oglądania. A więc konkretnie, słuchajcie, samochód jest z 2013 roku, samochód w posiadaniu aktualnego właściciela dopiero od 4 czy tam 5 miesięcy, a więc niedługo, 6 tysięcy już właściciel aktualny przejechał. Kombi, przedliftowa wersja, z zewnątrz wygląda naprawdę bardzo fajnie. 18-calowe felgi, opony 225x45x R18 oczywiście. Z przodu dokładnie ten sam rozmiar, 225x45x18. Bardzo ładny wzór swoją drogą. Sportline, kierunkowskazy w lusterkach ksenon z przodu. Zobaczcie, mamy tutaj spryskiwacze. Co ciekawe, są to adaptacyjne reflektory według właściciela. Po pierwsze, automatycznie się przełączają z dziennych, z mijania na długie, czyli żeby nie oślepiać tutaj innych kierujących. A także, jeżeli za kimś jedziemy, to wycina ten pojazd, przed którym jedziemy. Po lewej, po prawej stronie świecą światłami długimi, czyli drogowymi, natomiast w ten pojazd przed nami światłami mijania. Sportline możemy poznać po oczywiście innych zderzakach. Oczywiście mamy logo, nie mamy tutaj chromów, tylko wszystko jest przyczernione. No i z tyłu tutaj, proszę bardzo, na zderzaku taka czarna listwa szczegół, ale jednak. No i taka końcówka układu wydechowego. Brak oznaczenia 318D, które swoją drogą nie było podstawowym silnikiem. No trzeba przyznać, że naprawdę bardzo ładnie się ten samochód prezentuje. Oczywiście minimalnie te felgi są tutaj uszkodzone, jak to w 10-letnim aucie bywa, w sumie to 9-letnim. Delikatnie z przodu widać, że ten samochód latał po autostradach. Lekko tutaj podniszczony lakier, lekko tutaj podniszczone reflektory. Naczek, co ciekawe, jest w bardzo ładnym stanie. A tak poza tym, powiem Wam szczerze, że nie ma tutaj jakichś wielkich oznak zużycia. No typowe rodzinne auto. Jeżeli chodzi o lift, to jeszcze warto o tym powiedzieć. W 2015 był lift. No i wtedy bardzo ciekawa rzecz nastąpiła, ponieważ po pierwsze, ten silnik diesel został zastąpiony jednostką B47. No i ciekawsza rzecz zadziała się w silnikach benzynowych, ponieważ tam wprowadzono trzycylindrowy silnik 1.5. No i na szczęście w aktualnej generacji, czyli G20, w nowej trójce z tego silnika zrezygnowano i podstawowym jest dwulitrowa benzyna czterocylindrowa. N47, czyli słynny dwulitrowy diesel z rozrządem od strony skrzyni biegów. Myślę, że znawcy tematu wiedzą, o co chodzi. Bardzo ciekawą sprawą jest oczywiście ułożenie tego silnika. Zobaczcie, jak mamy ułożoną oś przednią. O, widać to będzie po kielichach. Silnik jest idealnie na osi przedniej. Nie tak jak w Audi, że silnik leży po prostu na samym przednim zderzaku. Przepraszam, że jest tutaj trochę głośno, ale chłodzę sobie wnętrze. Jest 30 stopni. Ja się tutaj smażę i marzę o tym, żeby wejść już do wnętrza, ponieważ tam naprawdę te wnętrze jest moim zdaniem dosyć ładnie skonfigurowane. Kolejną ciekawą sprawą jest bagażnik. Możemy go otworzyć na dwa sposoby, proszę bardzo. Pierwszy sposób, jak to się robiło, o, tak do góry i mamy dostęp do części bagażowej. Bardzo fajna sprawa. Tak delikatnie się to zamyka, ale bardzo fajnie. No i elektrycznie otwierana klapa bagażnika, oczywiście. Bagażnik może jakiś wielki nie jest według właściciela, niemniej jednak ja uważam, że mały również nie jest. Przede wszystkim dobrze wykończony, fajnie zaplanowany. Mamy tutaj gdzie schować jakieś graty. Mamy dwa haczyki na zakupy. Mamy tutaj także miejsca do montażu takiej szyny, która znajduje się w tym miejscu. Proszę bardzo, to jest taka szyna. Tą szynę kładziemy sobie tutaj, zapinamy i możemy sobie tak jakby przegrodzić tą część bagażową
ułożyć coś, żeby po prostu nam się nie przemieszczało. A tutaj mamy taki większy schowek, na przykład na, oczywiście jest tutaj kompresor, zestaw taki naprawczy do koła, no koła zapasowego niestety nie ma. Mamy także tutaj, proszę bardzo, elektrycznie wysuwany hak holowniczy. Tak wygląda kluczyk. No, przyznam szczerze, ładny, z takim czerwonym akcentem. Nie wiem w zasadzie po co, może jest to jakiś wyróżnik właśnie odmiany Sportline. Jeżeli chodzi o jakość otwierania, zamykania się drzwi, no to jest BMW, czyli naprawdę jest tutaj dobrze. Fotele, bo o tym warto powiedzieć, jeżeli chodzi o Sportline, zobaczcie, są bardzo fajnie wyprofilowane. Naprawdę zasługują na miano oznaczenia Sportline. No i co? Sztuczna skóra, nie jest to ta skóra taka super miękka, bazowa skóra, ale znosi ona naprawdę dosyć dobrze, a nawet bym powiedział bardzo dobrze upływ czasu, ponieważ zobaczcie, są tu tylko takie delikatne przetarcia w tym miejscu i takie pęknięcie znalazłem w tym miejscu. No to się oczywiście robi podczas wsiadania, kiedy tutaj naciskamy na tą część siedziska. A tak poza tym to powiem Wam szczerze, że jakichś tutaj uszkodzeń mechanicznych nie widzę. Siedzi się tutaj naprawdę bardzo fajnie, zobaczcie, bardzo ładna sportowa kierownica ze znaczkiem M, to jest jedno. Po drugie mamy tutaj gałkę, która właśnie, nawiasem mówiąc, po tej gałce najbardziej widać ten przebieg. Nie wiem, czy to mi się uda jakoś utrwalić. No jest ona już zużyta, można by ją wymienić. Antracytowa tutaj podsufitka, która wygląda naprawdę bardzo ładnie. No i więcej oznak zużycia wnętrza naprawdę nie znalazłem, bo zarówno jak i ta kierownica, jak i te fotele wyglądają naprawdę świetnie. No zobaczcie, zresztą fotel pasażera ma jedynie tutaj w tej części jakieś delikatne uszkodzenia, ale to jest naprawdę niewielkie uszkodzenia. Ekran no nie jest ani największy, ani najmniejszy, jest to taka średnia półka. iDrive już był tutaj w standardzie w tej generacji, czyli kupując trójkę mieliśmy ten iDrive, niezależnie od tego, czy dokupiliśmy nawigację tak jak to miało miejsce wcześniej. No a propos nawigacji, jest ona tutaj dostępna, natomiast nie jest zaktualizowana, więc trochę jednak w trasie bezużyteczna. W mieście jak najbardziej, natomiast w trasie bezużyteczna. Zobaczcie, 6 litrów w zasadzie udało mi się tutaj spalania uzyskać, natomiast stoję tutaj już chyba godzinę na postoju, ten silnik pracuje i zużycie 6,9 mi wyszło. Naprawdę mało pali ten samochód, ale o tym również powiemy później. Jeżeli chodzi o ergonomię, jest ona naprawdę świetna. Zobaczcie, mamy tutaj gdzie schować napój. Oczywiście nie będzie to 1,5-litrowa butelka z wodą, ale taka mała, proszę bardzo, 0,5-litrowa jak najbardziej się zmieści. Taka litrowa również. Miejsca jest wystarczająco. Ja mam 1,82 m wzrostu i nad moją głową jest jeszcze 5 palców wolnej przestrzeni, a siedzę najniżej jak tylko mogę. Jest także tutaj miejsce na napój, klimatyzacja dwustrefowa, oczywiście nie jest to standardem w każdej wersji, pamiętajcie o tym. Jeżeli chodzi o ten segment, czy to będzie A4, czy C-klasa, czy właśnie trójka BMW, to naprawdę trzeba zwracać uwagę, ponieważ istnieją masakryczne golasy i takich golasów no, ja osobiście bym się wystrzegał. Tutaj ten samochód jest naprawdę bardzo fajnie skonfigurowany, no nie ma head-upu, ale w sumie szczerze ja bym go nie potrzebował. Najważniejsze dla mnie to jest właśnie ta kierownica, te fotele, jest taki no nie najmniejszy ekran, mógłby być większy, ale no wiadomo, w używanych samochodach się nie wybiera. Mogłaby być również tutaj automatyczna skrzynia biegów. W tej generacji już mieliśmy dostępne skrzynie ZF 8 HP, we wcześniejszej były 6-biegowe, czyli tutaj mamy 8-biegowe. No i co? I to tyle chyba. To, z czym kojarzy mi się seria 3 od zawsze, to jest problem z wsiadaniem na tylną część. Po pierwsze, przez to, że od miejsca, gdzie siedzimy, czyli tutaj to miejsce, do progu, zobaczcie, jest bardzo dużo miejsca, to jest raz. Po drugie, tego miejsca na nogi no nigdy nie było tutaj za dużo. O, jeszcze proszę bardzo, drzwi, bieda aż skrzypi. O, jakie BMW. No niestety. Ale nie jest to biedna wersja. Słuchajcie, pod moimi letnimi, w zasadzie moje letnie buty mieszczą się, zobaczcie, jak najbardziej tutaj
pod tym fotelem. Tak prezentuje się kokpit z tylnej kanapy. No naprawdę bardzo ładnie. Mi stylistycznie ta generacja naprawdę się podoba. E46 było rewelacyjne. E90 no nie podobało mi się, a F30 znowu moim zdaniem trzyma linia. No i tak dokańczając, jeżeli chodzi o te wnętrze. 1,82 m wzrostu, przypominam, no i z tyłu już tylko 4 palce wolnej przestrzeni, ale dalej jest tego miejsca naprawdę wystarczająco. Mamy tutaj także, proszę bardzo, o, 2 cup holdery. I co, i tyle. Kanapa jest oczywiście składana, ale o takich rzeczach nie będę mówił. Kogo to interesuje? Przejdźmy do jazdy i spalania, przyspieszenia oraz usterek. Powiem Wam, to co mi się zawsze podobało w trójkach, to pozycja za kierownicą. A, i to na co zwróciłem uwagę, to charakterystyczny zapach wnętrza, zapach plastików. Jak wsiadałem do E60, to tutaj jest dokładnie ten sam. Tak jakby albo zapachy użyte są takie same, albo po prostu chodzi o użyte plastiki. Generalnie wszystko jest dobrej jakości, chociaż no wiadomo, to nie jest już takie super, jak mam wrażenie kiedyś było w 4.6, na przykład tutaj ta deska rozdzielcza, aczkolwiek tego na co dzień nie głaskamy, więc wyglądowo naprawdę jest super. Szczerze mówiąc, nawet na nierównościach, jakie są tutaj w Legnicy, bo w Lublinie tego nie doświadczę, nie jest źle. Powiem Wam, bardzo dobrze sobie ten samochód radzi z nierównościami, no ale wiadomo, najlepiej jest na równym asfalcie. Też powiem Wam, przy tym przebiegu i na takiej nawierzchni już zaczyna tutaj co nieco rezonować. Coś tu, coś w bagażniku. W bagażniku to jest akurat w kombi zupełnie normalne, ale tutaj jakaś chyba listwa, jakiś plastik, coś takiego. Coś tu w kokpicie, a może to moja puszka? Nie, to jednak kokpit. No słuchajcie, auto jest w Sportline, czyli tutaj zawieszenie jest minimalnie obniżone i mam wrażenie, ono jest też lekko utwardzone. Tutaj dodatkowo te 18-calowe felgi dają takie właśnie wrażenie i odczucie, że ten samochód lepiej trzyma się drogi. Naprawdę wszystko się tutaj w tym samochodzie klei, bo i wygląd, wiadomo, te zderzaki, zawieszenie, ten układ kierowniczy, kierownica, wnętrze, czyli fotele, które naprawdę fajnie trzymają te ciało na zakrętach. Możemy naprawdę bardzo nisko usiąść, więc jeżeli ktoś lubi tak usiąść głęboko w takim samochodzie, no to trójka tej generacji, czy zresztą tak naprawdę każdej generacji będzie samochodem, który mu się spodoba, no bo to jednak są auta takie lifestyle'owe, no i generalnie dużo osób posiadających BMW serii 3 jest po prostu zajaranych tą marką. To co mi się tutaj nie podoba, to system start-stop, o którym trzeba pamiętać. Za każdym razem trzeba ten system start-stop wyłączyć. Jedyna rzecz, która tutaj nie pasuje, no to oczywiście ten silnik diesla. Niemniej jednak z drugiej strony, czemu nie? Generalnie lepiej mieć tak skonfigurowane auto z takim silnikiem, aniżeli jeżeli miałoby być to zwykła trójka na zwykłych zderzakach, nie obniżona, nie utwardzona. No, generalnie takie samochody również też są lubiane. Zależy kto co potrzebuje. Ja osobiście jakbym miał możliwość wyboru, to na pewno wolałbym właśnie tak skonfigurowane auto, które po prostu najzwyczajniej w świecie mi się podoba. A moc przecież zawsze można zwiększyć, bo słuchajcie, takie 143 konie to nie jest jakoś tak super mało, słuchajcie. No przyspieszenie według producenta tutaj jest 9,2. Takie znalazłem na niemieckiej Wikipedii. No mi udało się jak na razie uzyskać no trochę gorsze przyspieszenie, ale trzeba pamiętać o tym, że tutaj jest manual i trzeba jednak umieć przyspieszać. Właściciel tutaj przyspieszenia nie zrobił, zrobiłem to przyspieszenie ja, więc ja nie mam też tak bardzo obcykanego tego auta. Czwarta próba wyszła mi najlepiej i stwierdziłem, że już nie będę więcej męczyć tego auta. Jeszcze spróbujemy sobie zrobić tutaj takie przyspieszenie na S3, jak wiedziemy, i zobaczymy, ile uda mi się tutaj tym razem uzyskać. No i zobaczmy, no już kuźwa, chciałem wejść szybciej w ten zakręt. No i chyba się nie uda, bo wpierdzieliło mi się tutaj doblo. No nie no, 40 na godzinę to ja tutaj nawet Peugeotem wjadę, to bez problemu. Ale musicie mi uwierzyć na słowo, że ten samochód naprawdę bardzo fajnie trzyma się w zakrętach, aż
ja czerpię osobiście z tego przyjemność właśnie, z takiego szybszego wjeżdżania w zakręt. Oczywiście w granicach zdrowego rozsądku. Dobra, zobaczmy, jakie przyspieszenie uda mi się uzyskać. Tryb Sport Plus, przyciskamy tutaj przycisk ten od kontroli trakcji, mamy informacje DSC dezaktywowane. Przy 4000 trzeba zmieniać bieg, więc bardzo krótkie są te przełożenia. No i mamy stówkę. 10-16, no generalnie powiem wam, naprawdę ciężko uzyskać tutaj lepszy wynik. Trzeba ruszać mieląc kołami, no mi się tym razem to nie udało. Najlepsze przyspieszenie, jakie udało mi się dotychczas uzyskać, to było, słuchajcie, 9,7. Co daje? Zobaczcie, którą pozycję na naszej tabeli z osiągami. A spalanie przy 100 na godzinę, oczywiście jest to spalanie chwilowe, w tym momencie pokazuje mi komputer 4,5 litra na 100 km. 120 km na godzinę, 5,3. Omówmy teraz silnik N47, czyli jednostkę w testowanym egzemplarzu. Zacznijmy od tego, że było dostępnych aż 5 wersji. Każda o innej mocy, 316 oraz 318D, będą najtańsze w eksploatacji. Mają zwykłe elektromagnetyczne wtryskiwacze. Najdroższa będzie 325D na podwójnej turbinie oraz piezoelektrycznych wtryskach, które ponoć da się już regenerować. Ponoć, choć na grupach z tego co widzę, większość kupuje używane albo nowe Boscha. Przyczyną zniszczenia wtryskiwaczy może być pompa wysokiego ciśnienia. Warto więc sprawdzić jej stan. Być może wytwarza opiłki metalu, które z pewnością zniszczą nowe wtryskiwacze w krótkim czasie. Pierwsze skojarzenie z N47 to układ rozrządu, który prędzej czy później należy wymienić. U jednych słychać charakterystyczny dźwięk luźnego łańcucha, inni, choć jest to promil, niestety ma pecha i rozrząd po prostu się zrywa, niszcząc silnik. Układ wytrzymuje różnie, bo od 150 do nawet 250 tysięcy km. Dla mnie oczywistym jest, że kupując taki samochód i nie mając udokumentowanej wymiany, na pewno bym to zrobił i jeździł bezstresowo, a nie czekał na pierwsze oznaki zużycia, które mogą skończyć się bardzo źle. Koszty? Same części to od 1600 za zamiennik do nawet 3400 zł za oryginał. Całość z robocizną kosztuje od 3,5 do 4,5 tysiąca złotych. Po zakupie warto także od razu zainteresować się klapami kolektora dolotowego. Szczerze mówiąc, są tanie, a jeśli kiedyś majsterkowałeś cokolwiek przy apcie, to w wymianie poradzisz sobie sam. Wersja 316D takich klapek nie posiada. Koniecznie trzeba także sprawdzić kolektor ssący, w którym już po 100-150 tysiącach potrafi zgromadzić się naprawdę sporo nagaru. A co przez to może się wydarzyć? Już za chwilę. Kolejna sprawa, którą warto zweryfikować w momencie zakupu, to przekładnia kierownicza. Niektóre auta mają sportowy układ M, w którym luzy potrafią pojawić się już przed przekroczeniem 200 tysięcy km. Regeneracja tania nie jest, to wydatek około 3000, a nowa przekładnia Vaso to koszt nawet około 10 tysięcy złotych. Te usterki jednak to jest pikuś. Najpoważniejszą moim zdaniem to wadliwa chłodniczka EGR. Część jest bardzo tania, bo zamiennik dostaniemy już od 400 zł, a za 600 zł mamy markowego Pierburga. W wyniku wycieku glikolu z chłodniczki i zmieszaniem się z nagarem w kolektorze może dojść do zapłonu w pewnych warunkach, np. przy bardzo wysokiej temperaturze podczas jazdy autostradowej. Dlatego tak ważne jest wyczyszczenie nagaru i wymiana chłodniczki EGR. Te zapłony to jednostkowe sprawy, ale zdarzają się do dzisiaj, co zresztą można zaobserwować na forach marki BMW. Filtr DPF warto wyczyścić chemicznie i nie powinien to być wielki koszt. Jeśli jednak eksploatujesz auto tylko w mieście, możesz mieć z DPF-em naprawdę częsty problem, zwłaszcza podczas jazdy na krótkich odcinkach. Nie kupuj wtedy diesla. Ostatnia sprawa to jakość niektórych egzemplarzy. Auto znajduje się w grupie ryzyka, więc trzeba uważać, czy nie było po poważnym wypadku bądź istotnej korekcie licznika. Generalnie trójka to naprawdę świetne auto,
Problemy, o których mówiłem przed chwilą, występują tak naprawdę w każdym nowoczesnym dieslu. Takie rzeczy jak rozrząd, DPF-y, turbiny itd. to jest norma i po prostu znak nowoczesności. Mój typ to testowany dzisiaj 318D. Silnik ma jedno turbo, moc 143 koni można śmiało podnieść w okolice 160-170 koni samym programem. Jeżeli to jest dla Ciebie mało, to zdecydowanie warto wybrać 325D, gdzie już w serii mamy bardzo fajne osiągi. Jeżeli chodzi o inne silniki typu 30D czy jednostki benzynowe, to planuję zrobić osobny materiał typowo o usterkach całego modelu F30. Subskrybuj więc mój kanał, aby go nie przegapić, a tymczasem zapraszam także do obejrzenia materiału o usterkach modelu E60 czy E90.